Jest porozumienie w sprawie kopalni Turów. Premierowie Polski i Czech podpisali umowę, na mocy której Polska zapłaciła 45 milionów euro kary. Przelew środków był podstawą do tego, żeby Czesi wycofali skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z pewnością nie jest to sukces, chociaż rząd Zjednoczonej Prawicy próbuje tak to przedstawić. To jest pyrrusowe zwycięstwo. Zauważmy, że strona polska zgodziła się na wszystkie warunki Czechów, łącznie z tymi 45 milionami euro odszkodowania. To były warunki, które Czesi postawili już rok temu. Więc teraz pozostaje pytanie, co ten rząd robił przez rok? Co polska dyplomacja mogła zrobić inaczej albo lepiej? Mogła przede wszystkim od samego początku tego procesu słuchać lokalnych, regionalnych samorządowców, którzy mówili, że ten protest ze strony czeskiej narasta, i zdusić ten problem w zarodku, kiedy to były jeszcze bardzo niskie koszty dla strony polskiej. Na użytek wewnętrzny zawsze warto pokazywać, że Polska jest silna, ani grosza Czechom nie zapłaci. Pokażemy, że potrafimy sprzeciwiać się instytucjom unijnym. No niestety to tak nie działa, nie funkcjonujemy w jakiejś oderwanej rzeczywistości. No zdecydowanie mógł trwać krócej. Ja mówię, że jeżeli popatrzymy też na to, że to porozumienie aż tak bardzo nie różni się od tego, które położone było, powiedzmy, czerwiec, lipiec, no to była kwestia woli politycznej, a więc decyzji, czy rzeczywiście chcemy tego porozumienia zawrzeć, i wtedy grupa negocjacyjna, grupa ekspercka robi wszystko, żeby się porozumieć. Problem wcale wbrew pozorom nie jest taki prosty, jak się nawet wydaje choćby sędziom Trybunału Europejskiego. Po drugie, no jasne, że tutaj polski rząd dość twardo negocjował, zresztą zmieniały się też osoby negocjujące. No i jeszcze jedna kwestia. W Czechach były wybory i to też nie ułatwiało negocjacji, no bo oczywiście doszło do zmiany rządu, a w momencie, kiedy te wybory się skończyły, prezydent Zeman przebywał w szpitalu, a więc tak naprawdę nie mógł powołać tego nowego rządu, więc jakby trochę brakowało tego partnera do negocjacji. Spór o działalność kopalni Turów rozpoczął się w maju ubiegłego roku, kiedy po złożeniu skargi przez Czechów w lutym unijny sąd zakazał natychmiastowego wydobycia. Polska nie zastosowała się do tej decyzji i kopalnia cały czas działała. Dlatego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył dzienną karę 5 milionów złotych za każdy kolejny dzień funkcjonowania kopalni. Ten wyrok był nielogiczny, nie wchodziło w grę zamknięcie, to znaczy jednoosobowy wyrok pani, która ma średnie kompetencje oceniania funkcjonowania tego typu przedsięwzięć. Nie wydaje mi się, żeby Polska, że na pewno nie powinniśmy tego płacić. Trudno sobie wyobrazić w jakimkolwiek państwie, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę zamyka się kopalnie. Zaprzestaje się wydobycia, wygasza się piece. To jest rzecz niespotykana. 45 milionów euro kary zapłacone Czechom to jedno, ale nadal naliczona jest kara Komisji Europejskiej. Ona nie została anulowana, jej licznik cały czas bije. Na ten moment to ponad 300 milionów złotych. Te 68 milionów euro będzie trzeba zapłacić. I albo je zapłacimy, albo zostaną one odebrane z funduszy unijnych. A co więcej, to jest taki dalszy konflikt z Komisją Europejską, za który odpowiedzialność ponosi już bezpośrednio premier Morawiecki. Bo jak nie zapłacimy tych kar, to nie dostaniemy pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Mateusz Morawiecki mówi, że użyją wszelkich sposobów do tego, żeby jednak nie doszło do płacenia. Oczywiście życzę powodzenia i trzymam kciuki, żeby to się udało. Wątpię, szczerze powiedziawszy, żeby tak to wyglądało, zarówno ze względu na to, że to już narosło do takiej kwoty, a poza tym już komisja wdrożyła pewne procedury. Kopalnia, a także elektrownia, których działalność opiera się na węglu brunatnym, prowadzą do zanieczyszczeń powietrza i odpływu wód podziemnych. Umowa zawarta z Czechami nie reguluje kwestii przyszłości kompleksu Turów. Nie ma daty odejścia od węgla. Nie ma daty, do kiedy będzie działał kompleks Turów. I to jest naprawdę z perspektywy nas, Dolnego Śląska, ogromna zagadka, bo pokazuje, że rząd dalej stawia na węgiel. Wątpię, że jeśli Polska nie da daty odejścia od węgla, sprawiedliwej transformacji regionu Zgorzeleckiego, to tych kar unikniemy. Nie uważam, że jest to spór o Turów, jest to spór z Polską, ponieważ mamy dużą liczbę kopalń węgla brunatnego w tym rejonie, a tylko jedna jest w Polsce. Każda ma podobne oddziaływanie środowiskowe. Możemy się tylko kłócić co do jakości papierów, natomiast nie co do jakości zatruwania
ewentualnie środowiska, wpływu na środowisko. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.